Pamiętajcie o subiku, łapce w górze i dzwoneczku. Pozdro i wbijcie do Genesis, jest link w opisie. Rzucają nam się tutaj właśnie głośniki, które dostałem ostatnio od Dominika. Woda, bo wiecie, woda to przede wszystkim najważniejsza część organizmu, bardzo dużo jej pije. Tutaj mamy fotel od Genesis, który dostałem jakieś 5 miesięcy temu, jest naprawdę świetny, siedzi się na mnie wygodnie, także polecam bardzo serdecznie, jego koszt to jest około 1000 zł. Możemy tutaj zauważyć klawiaturę Genesis RX85 oraz mikrofony Novox NC1, dwa monitory, jeden to jest MSI, link znajdziecie w opisie, drugi to jest LG Flatron, dokładnego modelu nie znam, jeśli mi się uda to też podam go w opisie, widać także dwa pady, jeden jest pod monitorem, drugi jest za monitorem, są to dwa pady chyba 6.5, tak się nazywają, słuchaweczki Genesis Radon 720, kilkanaście figurek lub kilka, nie wiem ile tam dokładnie jest, bo jeszcze są za komputerem schowane trochę. Zaproszenie nosi nas kod kumpla, kolejne głośniki nam widać oraz z tyłu poduszeczkę. Rzuca nam się w oczy także router od T-Mobile, czyli internetu, którego używam, oraz moja jednostka komputerowa, z której cały czas korzystam od chyba prawie już 2 lat. Tutaj kolejnym elementem mojego pokoju jest zegarek, który zawsze sobie tam leży, dwa pudełka, kolekcja puszek Pepsi. No i pełno tutaj atrybutów, które właśnie dostawałem od różnych firm, niektóre też zakupowałem same. W narożniku stoi mój drugi fotel, Diablo Chairs, który też bardzo często używam i też również go polecam, bo naprawdę dziękuję Diablo, że również mi wysłali kiedyś fotel. No i to chyba wszystko, co było w tym pokoju, także no. Miał być jeszcze tutaj opening ogólnie, jakby to powiedzieć, klawiatury, które dostałem od Genesis RX85, ale niestety go nie będzie, ponieważ nie miałem żadnego operatora, który w jakiś sposób by mi to mógł nagrać, jak odpakowuję tą klawiaturę, a też nie miałem po prostu żadnego stojaka do telefonu, bo takiej rzeczy po prostu nie posiadam w domu. A ręką, jeśli nagrywam ostatnio, to pisaliście mi, że to wszystko się po prostu częsie, więc tego nie chciałem robić. No i teraz wam tutaj gdzieś pewnie puszczę chwilowy test głośników, które właśnie dostałem od Genesis ostatnio, są naprawdę, naprawdę świetne, więc polecam. No, także zaraz będzie teścik, pozdro. Bo jeszcze bym zapomniał, każdy tutaj potem będzie spamił. Zombie, jaka to twoja klawiatura ma kliki, więc moi drodzy, że wam tutaj pokazuję, jak moja klawiatura sobie tutaj ładnie pisze, jak ona klika. Także 3, 2, 1, go! Także myślę, że tyle wam wystarczy. Zapraszam was już do testu moich nowych głośników. Pozdro! Ktoś pytał na samym końcu, jakim mikrofonem nagrywałem test tych głośników, jest to Novox NC1 i jest to surowy głos bez obrabiania, więc myślę, że nawet na tym mikrofonie słychać, że głośniki są naprawdę wysokiej jakości, a że tak powiem, jeśli ja tu jestem w pokoju, to naprawdę ten basik, który na początku myślałem, że on będzie naprawdę niewielki, bo te głośniki nie mają tuby, naprawdę mi zaimponował i są naprawdę ciekawe głośniki, które przede wszystkim nie zajmują dużo miejsca, bo właśnie w te jakby, nie wiem, dwa głośniczki, że od razu budowana tuba. Także moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i dzwoneczku oraz wejdźcie po prostu na stronę do Genesis, może wam się coś spodoba. Link w opisie oraz wszystkie moje podzespoły, które używam, również znajdziecie w opisie. Pozdro!